na rozpoczęcie piątego powiatowego konkursu piosenki europejskiej zespołu szkół w Rybniku. Do konkursu zgłosiło się łącznie 28 uczniów, w tym 13 solistów, 3 duety i 3 tria. Celem dzisiejszego konkursu jest wyłonienie utalentowanych dzieci, młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu podlaskiego, promocja młodych wykonawców oraz propagowanie muzyki europejskiej. Życzę wszystkim uczestnikom zdrowej rywalizacji. Najgorsza dla jury kategoria do oceny.
Kategoria solistów gimnazjum. Proszę Państwa, 10 dziewczyn wykonujących piosenki. Dyskusje sięgały zenitu. No niestety, tak jak powiedziałam, miejsca trzeba rozdzielić, ale ogólnie wszystkie dziewczyny zasługują po prostu na pierwsze miejsce bezdyskusyjnie. No, niemniej jednak to pierwsze miejsce jury postanowiło przyznać Patrycji Maj. Kolejna kategoria, proszę Państwa, to kategoria zespoły ze szkoły podstawowej. Pierwsze miejsce otrzymuje zespół Czarne Diamenty. Znowu udział instrumentów muzycznych. Pierwsze miejsce w kategorii zespoły gimnazjalne otrzymuje duet Patrycja i Ola. Gratulujemy wszystkim wykonawcom za udział, za wzięcie udziału, za fantastyczny występ. Wszyscy byliście świetni. Gratulujemy i prosimy bardzo, żebyście brali udział w kolejnych edycjach tego festiwalu. Dziękujemy bardzo. Na tym zamykam piąty powiatowy konkurs piosenki europejskiej w Zespole Szkół Wieryka. Dziękuję. Kto Was przygotowywał do dzisiejszego konkursu? Pani Iwonka Szwaj, nasza nauczycielka, znaczy moja nauczycielka od muzyki, uczy nas właśnie śpiewać, prowadzi zespół Cisza oraz Kanto. Czy denerwowałyście się przed występem? Trochę, ale to już drugi występ, więc już wiedziałyśmy, co mamy mniej więcej robić. Jak długo już razem śpiewacie? Około 9 lat. A kto Was przygotowywał do dzisiejszego występu? Pani Agnieszka Pawluk. Czy długo przygotowywała się Pani do dzisiejszego występu? Szczerze mówiąc, to ciągle zmieniałam piosenki, więc tak z 2 dni góra. Tam byłam przygotowywana przez nauczycieli od języka angielskiego i przez Pana od muzyki. Kto przygotowywał Ciebie do dzisiejszego występu? Do dzisiejszego występu przygotowywała mnie Pani Natalia Wielk, moja nauczycielka od śpiewu, która uczy w Włodawskim Domu Kultury. A czy denerwowałaś się przed występem? Ponieważ jestem tu już 3. raz, to... No, stres zawsze jest. Dzień dobry, Włodawska Telewizja. Kto był inicjatorem i pomysłodawcą dzisiejszego konkursu? Inicjatorem i pomysłodawcą dzisiejszego konkursu była to już 5. edycja powiatowego konkursu piosenki europejskiej. Był zespół szkół w Wyrykach. Konkurs ten został zainicjowany z uwagi na potrzeby dzieci, młodzieży, ze szkół powiatu włodawskiego. Na naszym terenie nie ma, że do tej pory nie było konkursu, który mógłby te potrzeby realizować, potrzeby rozwijania talentów muzycznych, wyłaniania tychże talentów i promowania właśnie na terenie naszego powiatu, a przede wszystkim na terenie naszej gminy Wyryki. Czy z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością? Konkurs cieszy się od samego początku dużą popularnością. Poziom tego konkursu z roku na rok jest coraz wyższa. Kto objął patronatem dzisiejszy konkurs? Patronatem honorowym dzisiejszy konkurs objął senator Rzeczpospolitej Polskiej, profesor doktor habilitowany Józef Zając, parlamentarzyści, pani poseł Beata Mazurek, pani poseł Agata Borowiec, pan poseł Marcin Kamil Duszek, starosta powiatu włodawskiego pan Andrzej Romańczuk, zastępca prezydenta miasta Chełma pan Józef Górny, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie pan Tadeusz Sławecki, wójt gminy Wyryki pan Andrzej Ćwirta. Bardzo dziękuję i widzimy się już na kolejnej 6. edycji. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział. Gratuluję zwycięzcom. Poziom dzisiejszego konkursu był bardzo wysoki. Jury miało problem z wyłonieniem laureatów.
i dziękując zapraszam na już 6. konkurs piosenki europejskiej w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.